Były małe problemy, ale mam nadzieję, że teraz będzie wszystko działało. No to odpalamy Terranigmę. Może łaskawie w to nie będziecie chcieli uwierzyć, ale moja postać się nie rusza. O mój Boże. No wszystko się zgadza. Takim cudem. Ach, już wiem czemu. Cyk! Ja głupi, pauza. Już informuję, co było. W wieży numer 4, którą odwiedziłem ostatnio, były dwie magiskały, parę klejnotów i leczące przedmioty. No i ostatnia wieża. Ostatni part na razie, bo tylko mogę uploadować 500 mega. A 500 mega, 5 partów. Let's go. We wtorek zacznę robić kolejne części i patrzymy co dalej. Okej. Okay. Zatrzymany! O, super, ale byłem na to gotowy. O, 5-5-5 monet. Płaszcz odbija kulę. Ups! Komuś coś nie wyszło. Ostatni zamek, znaczy ostatnia wieża, więc zdajemy z siebie wszystko. I ark przypalony. Wiedziałem. Aha, to tylko jest życiostratne. Jedziemy dalej. Ha! Spojrzenie kadeta. Ale kurde, jaka scena, jakby jakiś Hadouken. Nic z tego. O, man. Shit. Ten kadet jest dobry. Taki lambi się, taki człowiek na ciebie, a ty okej. Nadszedł strażnik. Zabiję ich dwóch dla przyjemności. A może coś z nich wypadnie. To niekoniecznie. Poszedłbym tu, ale mnie ciekawi ta część. Aha, to twoje ostatnie wyzwanie, idź. A tu? Oh fuck! Już nigdy nie będę zaglądał w takie miejsca. Oh man! Czy nie powiem, że nie mamy czasu? Ostatni part co 25 minut, przez co taka shitowa jakość była. Sorry! Spróbuję... No, ten part powinien mieć o wiele lepszy. Świetnie! Ojej. Bo jeszcze raz przepraszam was za taką shitową jakość ostatniego parta, który był przed tym. Po prostu wina tego, że był za duży plik i nic z dobrej konwersji. No, popatrz. Jesteś tam? Nawet jeżeli nie, no to... Teraz już tam nie pójdę. To twoje ostatnie wyzwanie, idź. Okej? Mroczne. O, fajne. Tak jak w Half-Life'ie dwójce. Też tak było na początku. Szło się? O, fuck. Właśnie po to miałem piersi ognia. Patrz, jaki jest bezczelny, no.
No cóż, nieważne, i tak zarywa. Jak miło, poziom 7. Podczas walki jeszcze level up. Nice. Super. Wracając do... Myślisz, że tak łatwo zwiejesz? Sorry, ale jestem na tyle bezczelny, że zabiję ci tym pierścieniem, czy ci się to podoba, czy nie. Wiem, nie mogę się dać zabić. Nie dam się zabić. Powtarzałam to i powtórzę to jeszcze raz. Ile to ma życie, do cholery? Stwierdziłbym, że miało to dużo za dużo życia. Całkiem twarde. Fajne. W końcu jakiś potężniejszy boss. Pokonałeś pana cieni. Arku, to jest mój prawdziwy głos. Miałem dość udawania takiego innego. Udało ci się pokonać twoich przeciwników, bo widocznie miałeś wystarczającą liczbę kopert, a także byłeś na tyle bezczelny, że używałeś cały czas zaklęć. Dziś rozpoczniesz prawdziwą wyprawę. Wracaj do mędrca, kup nowe zaklęcia, daj dupy komu trzeba i idź. Znaczy, jeszcze nie pójdziemy do mędrca? O nie, 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 nie. Jeszcze mieliśmy jeden secret. Ta-da, szatan, i znów odkryłeś kontynent. Wiem, że to nudne, kontynent, wiem, że to nudne. O, cóż to? Och. A, na ten kontynent. Och, ta muzyka. Znowu moje uszy. Please let me stop this madness. Ty znowu widzisz ziemię i mroczne niebo. Czy to ciekawe? Chyba nie ciekawe. Mroczne niebo, teraz żółte, teraz niebieskie niebo. Niebo czerwone. Tak, celowy fałsz. Nie. Niebo czerwone, niebieskie, teraz mroczne, ziemia czarna, żółte niebo było przez chwilę było. Odkryłeś ziemię tą, widocznie Australia ją zwą. Widzisz teraz jej górę, czulą gmę. Wiem, że tak się nie nazywa, ale musiałem szukać. Tego dnia odrodziła się Australia. Oni wracają do życia. Super. Mamy tu dwie kury i dodatkowy bonus, zestaw ludzi. Wracaj do wioski, wracaj do wioski, wracaj do wioski, lecz nie chce mi się. O, tu jeszcze miałem pójść. Secret!
Znaczy nie, znowu mi wytłuc? Brak zakręć. No cóż, jak było, jak się miał bossa. No może będę miał 666. Dlaczego moja pana drużać i swoje z potrokami oglądać? Bo to Chorski chciał zdjęcia. Moje zdjęcia. Oj, tak się zaekscytował zdjęciem, że aż poprosił. Pokaż, masz to. Masz zdjęcie u siebie. Nie mam zdjęć, gram? Ja chciałem tą choję zobaczyć, jak to na monitorze taką większą. Choj. Pokażę w telewizorze, chodź. O. O, bardzo dobrze, już idę. Już idę. Pędźcie. Już. Chojowy. No. No idźże! Chcę zobaczyć. Można to ostatnie zdjęcie. No ruchy! No i jak nie pamiętam. O Boże. I tak widzicie, jak to jest, jak człowiek coś nagrywa. Grrr! Dobra, odkryłem pewną jakąś wysepkę, nawet nie przeczytałem jaką, bo oczywiście gadać musieli. Co my tu mamy? Owszem, powiedziałem, że będę obcinał, gdy ktoś mi przerwie, ale tym razem A. Za szybko, B. Nie chciało mi się. Ha? Ha? No dobra, sorry, ale tego to ja kompletnie nie widziałem. W ogóle mam wrażenie, że... Nieważne. Tak, chodzę wszędzie, że zobaczyć, czy czegoś jeszcze nie było. Poza tym to już koniec tej planszy, tak więc wolę sprawdzić, czy jest wszystko. No jest! Measto. No i brak zaklęć. Ark, masz ze mnie radość, prawda? Tak jak poprzednio. W ogóle odchodziłem? Hej, wydaje mi się, jakbyś trochę podrósł. Jestem tak wysoki jak ty, jakby co. A co kura mi powie? Ptok! Odzywaj się tylko. Po swojemu tak cicho, że nie słychać. Teraz mnie do gnębi. Idę spać. Bo ja już tam załatwiłem wszystko. Nie. Nie. O ludzie. No, skurzyliście. Cześć, mędrstwa. Dało ci się! Moje świadkie mędrzenko z tego internetu, jak ja chcę, no no. Widzicie, jeszcze nie, chcę ci coś pokazać, ale musimy wyjść na zewnątrz. Za wioską, w stronę jest dziura. No to jedziemy. Na wschód, zachód? Wschód? Szatan? Nie, to było na wschód. Nie, wschód to na wschód. Czyli tu. Ta muzyka jest naprawdę jakiś Fallout, kurde. Fajny dół, mogę skoczyć? Nie. Już
Szczelina wiedzie na powierzchnię, to dziwny świat. Ogromny ocean z wyspami i kontynentami. Nigdzie, nigdyś na świecie było zatrzęsienie roślin i zwierząt, ale całe życie na powierzchni zaginęło. Pozostała pustka. Chciałbym, by ten ląd odrodził się dla nas. Ja, jej, to ci historia. Próbuję sobie z tym poradzić. Choć mówisz dziwne rzeczy, dziadku, muszę ci zaufać. Posłuchaj, Arku. Musisz iść na powierzchnię i ożywić świat. Jeżeli wyruszysz, nie możesz wrócić, dopóki nie wypełnisz misji. Chcesz jeszcze coś załatwić? No. Dzięki. Chcę coś załatwić, bo co chcę załatwić? Generalnie trzeba się cofnąć i nakupować rzeczy. Crystal. Sklep. Chyba przysnąłem, bo nie brały. Okej. Zresztą, czy nie ma jakiejś nowej broni? Kupiec. Idę, czy mogę ci służyć? Rózga. Kurtkę kupię, z przyjemnością. Rózgę też. Oj, te podwójne cebule kupię z 9. Dobra. Jestem obkupiony. To jeszcze zagadam z tą. Z L. I pogadam sobie z gościem od wróżenia. Czyż nie spać, co cię czeka? Szakuna, Hakuna Matata. Widzę, jak stoisz na zniszczonej ziemi. To początek ciężkiej wyprawy. Będzie dosyć ciężko, ja się trochę boję. Ha, to co robimy? Tu się obkupiłem. Trzeba byłoby się pożegnać. Zel. Jep. El, gdzie jesteś? Pożegnajmy się. Nie! Proszę, nie wchodź. Okej. Przepraszam. Ja nie mogę cię widzieć. Słyszałem, że odchodzisz. Powinienem cię pożegnać z uśmiechem, ale nie potrafię. Nie wiem dlaczego. Nie mogę przestać płakać. Ale Ark kiedyś wróci. Będę czekać na ten dzień. Mogę cię już pozdrowić uśmiechem, Ark. Ark, tylko przez chwilę. Do widzenia. No cóż. Jesteśmy miło pożegnani. No to idziemy dalej. Obkupiliśmy się, co trzeba. Pora iść do Eldora. Tu! No nie, naprawdę? Hell? Low? Hell! Oh! Szczelina widzi na powierzchni, to dziwny świat, ogromny ocean, nie ktoś na świecie, bo zatrzęsienie chlala, halala, halala. Nie chcę. Kryształowa włócznia, którą dostajesz, działa tylko tam, gdzie są bańki, to znaczy w naszym świecie. Na powierzchni musi używać cebulek, by odzyskać siły. Nie żałuj sobie ich w krytycznych momentach, w tym tkwi wysoka długowieczność. Choć zmierzysz się z groźnymi przeciwnikami, nigdy się nie bój. Wystarczy. Powodzenia. To lecimy. Czarna dziura. Do piekła cię zawiedzie. Rozdział drugi. Nareszcie. Odrodzenie świata. A myśleliście, że tylko 5 wież i z głowy, co? Przynajmniej tak się wydawało. A to dopiero początek. Tak naprawdę to był, można by rzec, terytorial dzięki temu, że mieliśmy te leczenie. Portal. Ile czasu minęło? Ark powoli otworzył oczy. Spojrzał na pustkowie pozbawione życia. To tą dziurą tu przybyłem.
Teraz już nie ma powrotu. Co za pustkowie. Ciałowa ziemia. Stęchłe powietrze. Nic tu nie może żyć. I to mam odrodzić? Dziadek wiele wymaga. Skończmy gadkę i bierzmy się do roboty. Tak, zmyślałem, nie zmienisz świata. Tak, a ty możesz być sobie takim optymistą. Jesteśmy teraz w pustym świecie. Trudno mi się nie martwić o to, co nas tu czeka. Kończmy te pogaduchy. Nic się nie stanie, jak się nie ruszysz. Niby ma rację. Ale muszę sprawdzić, czy w ogóle warto się ruszać. Cóż, niestety nie jest warto, gdyż minęło 20 minut. This end of this part. Tak więc... za tydzień zobaczymy, co tak właściwie kryje się w tej dziurze. Zobaczycie jeszcze. W sumie to jest wiele więcej niż wam się wydaje do przebycia. Jesteśmy dopiero w Amazonii. Hurra! Amazonia, Ameryka Południowa, czyli yerba! Yes! Tak, dobra. Do zobaczenia za tydzień. Zobaczymy, co tu się będzie kryło dalej.